Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Obstawiamy. Jeżeli jesteście tutaj nowi, od razu zachęcam do subskrypcji kanału i do zostawienia łapy w górę pod tym filmem. Dla was to jest ułamek sekundy, nam bardzo pomaga i każdemu z osobna naprawdę jestem bardzo wdzięczny. Dzięki wielkie. Zanim przejdziemy do kuponu, szybko o promocji, bo cały czas jest aktualny zwrot na konto depozytowe. Czyli tak, jeżeli nie macie konta w eWinnerze, a założycie je z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem i użyjecie kodu promocyjnego 155 VIP, tak jak widzicie teraz na grafice, to macie zwrot stawki za pierwszy ewentualnie przegrany kupon na 176,14 zł. Czyli po prostu robicie sobie obojętnie jaki kupon w tej promocji, maksymalnie właśnie za 176,14 zł. Jeżeli nie wejdzie, wraca do was 155 zł, które od razu możecie wypłacić, nic nie trzeba obracać. To jest zwrot na konto depozytowe, nie wraca to w bonusie, tylko od razu można wypłacić. Oczywiście jeżeli wygracie ten pierwszy kupon, traficie, to kasy również możecie wypłacić. Wszystko idzie od razu na wasze konto albo sobie gracie, nic tutaj nie trzeba obracać. Więc jeżeli ktoś nie ma konta, chciałby skorzystać, pierwszy komentarz pod tym filmem, kod promocyjny 155 VIP. Dorzucamy konkurs, jak zawsze tutaj na tym kanale do wygrania będzie taka oto piłeczka i już wam mówię, co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć. Zasady są tak naprawdę standardowe. Subskrypcja kanału, łapa w górę pod tym filmem i w komentarzu typujecie dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Rakowem Częstochowa a Wisłą Płock. Typujemy do 17:30, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie po prostu nie biorą udziału w zabawie, także zachęcam do brania udziału w zabawie i do typowania. A tak wygląda kupon podesłany przez Marcina. Dzisiaj jeden kupon, bo ta oferta aż tak nie rozpieszcza jak na sobotę i było sporo tych kuponów, ale wybraliśmy jeden, żeby też nie powielać tutaj typów i nie przedłużać jakoś za bardzo na siłę. Jeden kupon, dwa zdarzenia, 500 na kuponie, czego chcieć więcej? Oczywiście tego, żeby ten kupon siadł. Mamy dwa zdarzenia, pierwsze seria A, Verona z Atalantą Bergamo. No tutaj nic innego nie może być, oczywiście zwycięstwo Atalanty i overek, czyli wygrana Atalanty i co najmniej dwa gole w meczu po kursie 1,53. No chyba wszyscy doskonale wiemy, w jakiej sytuacji, w jakiej formie jest Atalanta. Oni aktualnie na trzecim miejscu, jeden punkt straty do Interu i 7 punktów straty do Juventusu. Oczywiście o mistrzostwie, no, można marzyć, ale będzie na pewno ciężko. No i tutaj Inter jest do kulnięcia. Jeden punkt straty tylko i Verona gra, no, ostatnio w kratę, więc to jest bardzo dobry przeciwnik, żeby tutaj sobie 3 punkty znowu nabić. 4 ostatnie mecze, 2 porażki, 2 remisy, jeżeli chodzi o Veronę. Atalanta oczywiście same zwycięstwa, prócz tego jeszcze remisu z Juventusem na wyjeździe 2-2. No i tutaj Atalanta zbliża się powoli do 100 strzelonych goli w sezonie. Aktualnie 93 gole po 33 kolejkach. I taka jest propozycja Marcina, po prostu zwycięstwo Atalanty i minimum 2 gole w meczu. Oczywiście te 2 gole w meczu to sama Atalanta jest w stanie strzelić. Jak wyjdzie, zobaczymy. Moim zdaniem propozycja bardzo fajna i adekwatna do tego, co się aktualnie dzieje w Serie A. Drugi typ, Raków Częstochowa, Wisła Płock, czyli oczywiście nasza rodzima polska ekstraklasa. No i tutaj gra Marcin na bottom to score, czyli na to, że obie drużyny strzelą minimum 1 gola. Oczywiście mecz o nic, tutaj już jest wszystko jasne, nikomu spadek nie grozi. Można troszkę eksperymentować składem i jeżeli chodzi o bramki, o gole w ostatnich meczach tych ekip, no to Raków w ostatnich swoich 5 meczach strzelał minimum 1 gola. Jeżeli chodzi o Wisłę Płock, to w ostatnich 5 meczach 4 razy minimum 1 gol i ta forma naprawdę fajna, bo 4 ostatnie spotkania to 4 zwycięstwa, 2-0, 1-0, 1-0 i 3-1 w poprzedniej kolejce. No i tutaj po prostu pod te eksperymenty składowe i pod to, że ten mecz jest tak naprawdę o nic, troszkę można tutaj sobie poluzować, no to Marcin proponuje nam tutaj bottom to score po kursie 1,54 i moim zdaniem też to jest okej propozycja, bo tu już nie ma żadnej presji, nie siedzi żadna presja na głowie, można sobie taki fajny, wesoły futbol pograć i faktycznie wydaje mi się, że obie ekipy dysponują takim składem i są w takiej dyspozycji w ostatnich meczach strzeleckich, bo oczywiście Raków 3 ostatnie mecze przegrał, więc ta dyspozycja ogólnie nie jest dobra, ale strzelecka jest okej, bo te gole wpadają. No i tutaj mamy propozycję na bottom to score po kursie 1,54, dwa typy, kurs łączny 2,36, stawka mocna, bo 250 zł, ale też wygrana mocna 518 zł, tak jak widzicie. No i zobaczymy, trzymamy kciuki, oczywiście dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. Tutaj przypominam, na tym kanale kupony podesłane przez was, wybieramy sobie kilka albo jeden, tak jak w tym przypadku i robimy z tego filmy co weekend, jeżeli są jakieś fajne mecze, więc jeżeli chcecie wysyłać swoje kupony, fanpage macie w opisie pod tym filmem, serdecznie zapraszam. No a na sam koniec, bo to już końcówka filmu, zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup, linki macie w opisie pod tym filmem, oczywiście zachęcam do brania udziału w konkursie, piłeczka trafi do kogoś z was. Trzymam kciuki za wszystkie wasze kupony, żeby siadało jak najwięcej, słyszymy się niebawem, do usłyszenia, na razie.